No, jesteśmy na samej drugiej stronie. Czemu tego wcześniej nie zrobiłem? Dobre pytanie. Chciałbym poznać odpowiedź na to pytanie, ale czy będzie mi to dane? Nie mam zielonego pojęcia. O, Dawn została uratowana. He, totalna porażka się kłania, proszę państwa. to nie było śmieszne wcale. Coś chyba było z tymi latawcami, co nie? Trzeba było chyba je podpalić. Co jest? Smoczek płacze. I've been trying to climb this bonsai tree all day. There's something shiny up there and I just know it's the kite I lost last summer. Can you save my kite, Mr. Spyro? That tree is so hard to climb. Maybe there's another way to reach the kite. Oh, it sure is hot out here. Ej, to jest urocze, co tutaj miało miejsce przed chwilą. Zobaczcie, to są te same smoki, których ratowaliśmy w Spyro Trójce, te dzieci w sensie. I tutaj się tak fajnie zwrócił. Panie Spyro, czy pan mógłby pomóc mi ten latawiec zdjąć? Fajna sprawa, ej, ja coś takiego doceniam. Tylko kurde, ja chyba nie mam takiej siły. Nie mam takiej siły, nie mam takiej mocy, żeby zdjąć go w ten sposób, chyba. Może mam inaczej zrobimy to. Nie, tak nie polecę. Nie mam chyba na razie tego power-upu, który mógłby mi pomóc. Ten latawiec, więc przykro mi młody. A raczej młoda, chyba. To jest on czy ona? No nie gadaj! Przy okazji sobie klejnot wezmę, ale... co tu miało przed chwilą miejsce? Dlaczego tak? Pytam się, no! Dobra, to idziemy dalej z koksem. Nic tu po nas. Chodź tu, gogatku. Gagatku. Dobra, nie mamy tu nic innego. Złapiemy cię. Kurde, co za wścibskie. O, jest. Hej, it's Cinder. Dobra, super, fajnie. Ogarnięte. A, tu będziemy mieli koniec poziomu chyba, już. No, tu koniec poziomu będzie. O, przez chwilę nie chciała się głowa Spyro załadować, śmieszne. Nie, czekajcie, wait a second. Tu jest jeszcze coś wyżej, czyli to nie będzie zakończenie poziomu, tu będzie wyżej zakończenie. Chyba. Nie wiem, już nie ogarniam sam. Nie, no to nie może być zakończenie. To kolejne zadanie poboczne. O, ile tutaj tych. Ale fajnie. Patrzcie, ile tutaj, kurde, tych garnuszków obok siebie. Super sprawa. Mam nadzieję, że się będę mógł dostać z powrotem na tamtą stronę. Hey, it's Cloud. Tam jest exit, widzę z daleka już nawet. Czyli tam, tam w sumie po tamtej stronie było dodatkowe zadanie, które wypadałoby zrobić. Ale najpierw zobaczymy, ile mam procent, znaczy, czy jestem w ogóle blisko
zrobienia 100% pod względem klejnotów, czy nie? Jak to jest? Jak to jest? Powiedzcie mi, jak to jest? 11%. Już 11% gry mamy, widzicie? Zobaczcie, jak to nam ładnie idzie. Nie, no to kurde, easy. No to easy. Tylko chyba, że po tym poziomie będziemy chyba kończyli sesję. Tak mi się wydaje, bo już mamy godzinę 15 na liczniku. A przypomnę, że tylko jeden poziom zdążyliśmy dzisiaj zrobić i większość czasu to były cutscenki i tutorial. Tak więc, good for you, Spyro Enter the Dragonfly. Oby tak dalej. Good for you. Well, little dragon, freeing the dragon's senses took much courage. I think this baby dragonfly will be safe with you. Hey, it's Roxy! Remember, Spyro, find and return the remaining baby dragonflies. They are the fortune of the dragon realms. No, nieźle. 10. Czyli mamy chyba wszystkie tutaj zdobyte ważki. Powiedzcie, że tak. Nie, brakuje nam jeszcze. Dwóch nam brakuje. Ale 10 ogólnie w gierce mamy zebrane. Czyli tak, faktycznie. Nie, to będziemy musieli w inny sposób zrobić. My do tego poziomu będziemy musieli wrócić, ponieważ żeby ściągnąć te latawce, to potrzebujemy chyba... Thanks so much, Mr. Spyro. I've been looking for this kite all summer. A dragon without a dragonfly is like peanut butter without jelly. No, that's not quite right. Że ważki lubią te masło orzechowe z dżemem? Słyszałem, że Amerykanie tak jedzą. LOL. Ale nie sądziłem, że do tego będzie nawiązanie. Śmiesznie. Śmiesznie, nie powiem. Wiem, że tak Amerykanie lubią jeść. Ja nie wiem, czy to jest dobre, bo nigdy nie próbowałem. Ale jak będę kiedyś szalony pod tym względem, to może spróbuję. Tymczasem zobaczmy, co tutaj ma miejsce. Co to za zadanie przed nami ukrywane. Kurde. I trzeba będzie edyt zrobić teraz. Welcome to our tank training arena, Private Dragon. Now I've got a prize for you if you can destroy all the dummy tanks. But you'll have to figure out how to get past the gates. Will you clear out the tank training arena? Okay. Tutaj muszę przyznać, daję plusik dla Enter the Dragonfly, bo czegoś takiego nie pamiętam, żeby było w Spyro trójce. Chociaż było też naparzanie czołgiem, ale... Nie no, w sumie fajnie, że coś takiego zrobili. O, tak to powiem.
i musimy unicestwić 21 czołgów. Bułka z masłem. Easy wyzwanie. Trzeba będzie teraz w te tarcze uderzyć. Super. Czyli kwadratem podnosimy x-em ten. Opuszczamy, dobra. Muszę sobie zapamiętać to. Nie pamiętam szczerze moich wspomnień z livestreama z 2018 roku, ale wydaje mi się, że nie miałem problemu z tym zadaniem. A jak miałem, to tylko i wyłącznie przez to, że rushowałem tak jak trochę teraz. No ale nawet nie trochę, a bardzo teraz. Okej? Okay? Umówmy się, że trochę to jest mocny rush. ...21 musimy ich unicestwić, na razie mamy 6. Na razie idzie nam dobrze. Mamy 6 na 21. I póki co całe HP, więc wypada... Warto było się nawet skupić. Nawet nie tyle co wypadało, co warto było się skupić. I teraz pyk i pyk i pyk powiedziałem i pyk powiedziałem. No. No nie gadaj. No traf. na 21. Jezu, jaki to jest słaby wynik, bardzo słaby. A było tak dobrze. Kurde, wykrakałem. Może jakoś się wyleczę. Dobra. Zapominam, że mogę się wyleczyć. Ja myślałem, że to jest, wiecie, taki challenge, gdzie nie mogę się leczyć. Dobra, wyleczyłem się na maksa, można by powiedzieć. Lecimy z koksem w tamtą stronę. We'll be right back.
Elegancko, super. Well done, Private. You're a clever dragon, ain't you? Smart enough to get the gates open and skillful enough to survive the tanks. As a reward, I'll let you have the dojo mascot. Hey, it's Cub. If you'd like, I can set up some more dummies for you. Would you like to do some target practice? Well, that's too bad. But I'll have this tank ready for you when you change your mind. O, żyćko. Fajna nagroda. Jak wygląda sytuacja na froncie? No już nam niedużo zostało. Tak naprawdę byśmy mieli zaraz poziom zrobiony na 100%. Teraz pytanie, gdzie mnie jeszcze nie było? O, słoik mamy z życiem. Kolejny. O! O! Dawaj, dawaj, dawaj! Ściągamy. No, ściągaj się! Dobra, ściągnął. Super. Podchodzimy i może nagroda jakaś będzie. That was cold, but you saved my kite. So I guess I should thank you. You should go see Dougie and Rusty, Mr. Spyro. They're my friends, and they like to play with kites too. Aha, nic nie dostałem. Super, fajnie. Po prostu świetnie, rewelacyjnie bym powiedział. A my sprawdzaliśmy, co jest na dole? Sprawdzaliśmy, chyba. O Jezu, znowu muszę tamten ściągać? No dobra, myślałem, że to się zapisało, ale się chyba najwidoczniej nie zapisało, więc ściągnijmy mu tego latawca. Dragonfly is like peanut butter without jelly. Dziesięć żyć. Super, fajnie. Ładnie żeśmy nadrobili. Ale wygląda na to, że bez sensu, bo myślałem, że dostanę Dragonfly albo ważkę, a gówno dostałem. No, tu są klejnoty, tak więc pod względem klejnotów to myślę, że będziemy dobrze stali teraz. Hmm.
I to już jest początek poziomu. Czekajcie, nie mogę tego ogarnąć. Ile nam brakuje? Jeden klejnot? Gdzie on jest? Tu by się ten radar cały przydał. Nie no, naprawdę, serio. Jeden klejnot. Nie, nie chce mi się, kurde, szukać tego. Olewam to na ten czas. Najwyżej poza anteną znajdę ten jeden klejnot i dam wam jako wstęp do następnej sesji. Serio, wyjebane w to. Wychodzimy stąd. Sayonara. I Spyro wraca sobie platformą. Yeah! No i elegancko, jesteśmy z powrotem. Super. Wypadałoby zapisać sobie gierkę. Tak mi się wydaje, że to byłby dobry pomysł. Ile tam będę miał? Mogę zobaczyć, czy nie? A, gówno zobaczę. Dobra, moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę tę serię. Dajcie znać, czy zaczyna wam się podobać Spyro Enter the Dragonfly. Co sądzicie o tej gierce? Co sądzicie o poziomie, który robiłem? I tak dalej, i tak dalej. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobało, bądź też i nie. I zapraszam na moje socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz na Instagram. W szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTubie nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie bankowo będziecie mieli. A na grupie na Facebooku oraz na Discord się ze sobą integrujemy, informuję was o odcinkach. I widzę, że tu nawiązanie do Spyro 2 i 3, a bardziej chyba do 2. Informuję was tam na tych moich socjalach o tym, co się tam u mnie dzieje, czy coś planuję, czy planuję jakiegoś live'a odpalić, jakie mam plany, czy o której godzinie będzie dany odcinek z czegoś tam, więc śmiało zapraszam. To by było na tyle, ja się z wami żegnam i nagrywam to 27 października o godzinie 12:12 teraz. Na razie, trzymajcie się i cześć!